Nie, bo to jest króciutkie i bardzo fajne. No bo od dłuższego czasu chciałam mieć nowy komputer. Mój komputer jakby działa, aczkolwiek działa tak, że zdobywam cnotę cierpliwości przy nim. No i spodobał mi się bardzo taki komputer, który to, co mi się w nim spodobało. Był mały, lekki, był składany, był dotykowy i się wykręcał tak, że... Wykręcał się tak, że wiecie, że ekran się jakby w drugą stronę wydygowywał, że można by sobie było tak postawić. I bardzo mi się to podobało, chciałam mieć taki komputer, ale jak na moje zarobki był dość drogi. No i w którymś momencie zarobiłam jakby tyle pieniędzy, że mogłam sobie na ten komputer pozwolić. I tak się ucieszyłam, wiecie, wow, kurde, wreszcie go sobie kupię. Ale przychodzi mi taka myśl, oddaj te pieniądze na kościół, a ja zadbam o twój komputer. Tak w pierwszym momencie mówię, kurczę, no, jeszcze będę musiała na niego poczekać. Mówię, no dobra. No i przelałam te pieniądze na kościół. Po czym jakiś czas później jadę w ogóle do rodziców i patrzę, że na mamy komputerze leży jakiś mały komputer. Pytam się, co to za komputer? A, taty, tata tam sobie kupił. A mój tata w ogóle jest obecnie za granicą i tak generalnie tego komputera nie używa. A tata tam sobie kupił, jakiś tam dostał coś z telefonem, coś tam tego. Ja mówię, a mogę go sobie wziąć? No i najpierw, no muszę taty zapytać. No i się okazało, że mogę. I wiecie co? I jest mały, dotykowy się ten. I w ogóle wszystko, co chciałam, to on ma.